Szczęść Boże, Piotr Brzezina, zapraszam na informację dnia. Sejm odrzucił wniosek PiS-u o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu Twojego Ruchu w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji WSI. Projekt partii Janusza Palikota trafi do prac w Komisji Ustawodawczej. Za odrzuceniem projektu Twojego Ruchu głosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski. Ta organizacja, Wojskowe Służby Informacyjne, to była patologia III RP. To był handel bronią, inwigilacja dziennikarzy i polityków. To były przestępstwa. To była organizacja, którą zlikwidowaliśmy i jesteśmy z tego dumni. Ucięliśmy zbrojne ramię Moskwy raz na zawsze. I jesteśmy z tego dumni. Dziękuję. Przeciwko powstaniu komisji śledczej opowiedziało się również 10 polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, w tym wicepremier Janusz Piechociński, minister rolnictwa Marek Sawicki oraz 7 posłów niezrzeszonych. Na sali nie brakowało nieprawdziwych oskarżeń wymierzonych w likwidatora WSI posła Antoniego Macierewicza. Przez takich szkodników jak Antoni Macierewicz ginęli ludzie. I tę sprawę trzeba wyjaśnić. Na takie zachowanie posłów partii Janusza Palikota nie reagowała marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości domagają się postawienia Andrzeja Rozenka przed Komisją Etyki. Według posła Zbigniewa Giżyńskiego w Sejmie zwyciężyła dziś większość prorosyjska. Spełnia się przede wszystkim scenariusz napisany w Moskwie. To Moskwie zależy na tym, aby destabilizować Polskę, aby reaktywować WSI. I to głosowanie dzisiejsze jest tak naprawdę głosowaniem za albo przeciw Putinowi. Ci, którzy głosowali za komisją w sprawie WSI, to są tak naprawdę spadkobiercy myśli putinowskiej. Teraz projekt w sprawie powołania komisji śledczej do spraw likwidacji WSI trafił do Komisji Ustawodawczej. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Rafał Grupiński jest przekonany, że komisja powstanie i będzie normalnie pracować. Komisja do spraw WSI będzie pracowała głównie w trybie tajnym. Nikt nie będzie żadnych przepychanek mógł obserwować. Będzie pracowała nad dokumentacją, będzie przysłuchiwała świadków w trybie tajnym. Nie widzę tutaj żadnego pola do takich fatalnych i obraźliwych popisów, jakie słyszeliśmy przed chwilą ze strony posłów PiS-u. Wątpliwości, czy komisja śledcza w ogóle powstanie, ma jednak Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej. Procedura jest uruchomiona, jeszcze będzie długo trwało, zanim komisja formalnie zostanie powołana. Jest pytanie, czy skończy, czy być może rozpocznie funkcjonowanie w tej kadencji. Jest pytanie, czy skończy, czy zamknie swoją pracę. Jest mało czasu do wyborów. Zobaczymy. Mariusz Kamiński z Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że sprawa komisji śledczej to tylko gra polityczna oraz realizacja ustaleń ministrów Radosława Sikorskiego i Jacka Rostowskiego. W potajemnie nagranej rozmowie minister spraw zagranicznych sugerował, że komisją śledczą można wykończyć Prawo i Sprawiedliwość przed kolejnymi wyborami. To, co zrobiono w tamtym czasie, było niezbędne z punktu widzenia interesów państwa polskiego. Natomiast tego, czego się obawiamy, to jest manipulowanie procedurami prac komisji. Większość w komisji będą mieli obrońcy WSI i przeciwnicy PiS-u i będą manipulowali opinią publiczną. Naprawdę było 7 lat na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości. Czy premier Donald Tusk jest faworytem do objęcia stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej? Tak, według unijnych dyplomatów. Tusk ma m.in. poparcie kanclerz Niemiec Angeli Merkel i premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona. Francja także nie będzie blokowała kandydatury Tuska, podają unijne źródła. Decyzja o tym, kto zostanie przewodniczącym Rady Europejskiej, zapadnie na sobotnim szczycie Unii Europejskiej. Z unijnych źródeł wynika, że premier Donald Tusk ma spore szanse objąć europejski stołek. Jak dotąd sam Tusk dementował spekulacje, że jest kandydatem na ten urząd. Chciał poprowadzić Platformę Obywatelską do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych w przyszłym roku. Z kolei wczoraj rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska przyznała, że premier Donald Tusk jest coraz mocniej namawiany przez europejskich przywódców do objęcia funkcji szefa Rady Europejskiej. Dodała, że poważnie traktuje tę propozycję, analizując konsekwencje dla Polski. Poseł Witold Waszczykowski, były wiceminister spraw zagranicznych, szanse premiera ocenia jako niewielkie, gdyż Tusk postrzegany jest jako polityk proniemiecki,
a Niemcy obsadzili już unijne stanowiska. Gdyby jednak rzeczywiście premier Tusk miał szansę, to stanowisko, poprzez które Polska miałaby możliwość uzyskiwania ważnych informacji o tym, co się dzieje w Unii, aby możliwość konsultowania z najważniejszymi politykami państw europejskich. Natomiast czy Polska by na tym zyskała? Tu odpowiem pytaniem na pytanie. Czy fakt, że Belk zajmował takie stanowisko szefa Rady Europejskiej, przyczyniło się do podwyższenia pozycji Belgii? Raczej nie. Czy to, że José Barroso był szefem Komisji Europejskiej, podniosło status Portugalii, ustrzegło Portugalii od kryzysu gospodarczego, finansowego? Też raczej nie. W związku z tym Polska większych korzyści by z tego nie odniosła, natomiast sam Tusk korzyści prestiżowe na pewno tak. Reuters pisze, że awaryjnym kandydatem, jeśli Tusk popełni jakiś błąd lub wycofa się, jest najpewniej były premier Łotwy. Na liście znajduje się też były premier Estonii. Sobotni szczyt Unii Europejskiej oprócz szefa Rady Europejskiej ma wyłonić także wysokiego przedstawiciela Unii do spraw polityki zagranicznej. Najwyższa Izba Kontroli skierowała do CBA komplet dokumentów dotyczących kontroli zamówień informatycznych w ZUS. Raport wykazał faworyzowanie przez zakład dotychczasowego kontrahenta. Izba odrzuciła zastrzeżenia, które do jej kontroli zgłosił ZUS. Na początku czerwca Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport z kontroli w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dotyczącej kluczowych postępowań w sprawie zamówień publicznych w latach 2010-2013, które dotyczyły kompleksowego systemu informatycznego. Izba oceniła, że postępowanie na wsparcie informatyczne dla ZUS nie zapewniało równego traktowania zainteresowanych i faworyzowało dotychczasowego kontrahenta. Termin na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 35 dni, nie zapewnił potencjalnym wykonawcom, innym niż firma Asseco Poland S.A., pracująca dla ZUS od 1997 roku, możliwości zapoznania się z dokumentacją. Po zbadaniu przetargów na usługi informatyczne NIK skierowała do ZUS wystąpienie pokontrolne. ZUS nie zgadzał się z częścią ustaleń kontrolerów i odpowiadał, że w przetargach dotrzymał wszelkich terminów, a ich przedłużenie naruszałoby ustawę o zamówieniach publicznych. ZUS przesłał swoje zastrzeżenia do Izby, której kolegium je rozpatrzyło. Doceniamy podjęte przez ZUS działania w sprawie uregulowania praw autorskich do systemu informatycznego, a także doceniamy przystąpienie do prac nad dywersyfikacją dostaw usług informatycznych. Kolegium Najwyższej Izby Kontroli nie uwzględniło zastrzeżeń ZUS i tym samym potwierdziło, że ZUS nie dochował w dwóch przetargach zasady równego traktowania potencjalnych wykonawców oraz zasady bezstronności. Odrzucenie zastrzeżeń ZUS oznacza, że nie ma już żadnej procedury odwoławczej. Decyzja Kolegium NIK jest ostateczna i zamyka procedurę kontrolną. To były informacje dnia, kolejne wydanie o 16:00, a ja życzę Państwu dobrego popołudnia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julita Mirecka, zapraszam Państwa na prognozę pogody. Nad północną i wschodnią Europą, a także nad Wyspami Brytyjskimi dominują układy niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi. Pozostała część kontynentu znajduje się pod wpływem pola podwyższonego ciśnienia. Warunki pogody nad Polską kształtuje wspomniany wyż. W nocy natomiast nad nasz kraj nasunie się Zatoka Niżowa z frontem atmosferycznym. W rejonie Morza Śródziemnego dziś słonecznie i ciepło, około 28-33 stopni. Nad pozostałą częścią kontynentu więcej chmur. Na wschodzie i zachodzie chłodniej, miejscami mokro. Termometry w Moskwie, Warszawie, Berlinie, Paryżu, a także Londynie wskażą najniższą temperaturę, bliską 17-23 stopni. Tak przedstawia się prognoza pogody dla Europy, a już teraz przechodzimy do warunków pogodowych w Polsce. W godzinach popołudniowych od Pomorza przez Wielkopolskę po Śląsk dużo chmur i na zachodzie przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze w dalszym ciągu pogodnie i ciepło. Od 20-21 stopni na północy, a także wschodzie, do 23-25 na zachodzie kraju. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Barometry w Warszawie wskazały w południe około 1017 hektopaskali i ciśnienie będzie się wahać. A jaka pogoda czeka nas jutro i pojutrze? Zobaczmy.
Jutro przed południem na zachodzie i od Mazur przez Mazowsze po Małopolskę dużo chmur z opadami deszczu. Na pozostałym obszarze spodziewane są przejaśnienia. Po południu na odwrót, więcej rozpogodzenie na zachodzie i Mazurach, a na przeważającym obszarze kraju pochmurno i mokro. W najcieplejszym okresie dnia termometry wskażą około 22-24 stopni. Będzie wiał słaby i umiarkowany zachodni wiatr. A barometry w stolicy wskażą około 1016 hektopaskali i ciśnienie będzie spadać. W niedzielę przed południem na zachodzie i w centrum pochmurno i deszczowo, na wschodzie pogodnie. Po południu bez większych zmian, tylko na wschodzie zachmurzy się i może popadać oraz zagrzmieć. Termometry wskażą maksymalnie od 17-18 stopni na zachodzie do 24 na wschodzie. Wiatr umiarkowany na zachodzie zachodni, a na wschodzie wschodni. Wszystkim Państwu dziękuję za uwagę, życząc dobrego popołudnia.